Dzień dobry wszystkim. Na pewno żeście słyszeli, co ostatnio Hawnas, rodak, współobywatel, Polak zrobił. Andrzej Wargiel wyczpił się na K2 i zjechał z niego na sąkach. Na nartach. Na sąkach mogło być troszkę trudniej. Tak się akurat składa, Jęczku, że tyśmy wyszli na K2. Jak widać, pogoda właśnie jest doskonała. Rosną tutaj nawet maliny, czego my się nie spodziewali. Żeby zszusować z K2, no to jest dla mnie wtajemniczony, to jest taki dość wysoki brzyzek. On jest w Pakistanie. On jest taki końcisty. No i to K2, kamy są teraz, to jest K2 w Glecarowie. To jest takie K2 zastępcze, powiedzmy, no umówmy się. Na naszym K2 warun jest doskonały, jak widać. Na K2 w Pakistanie może być trochę gorzej. W każdym razie to pakistańskie jest wysokie i jest skansi o 7,5 km wyższe od naszego. No to na brzyzek jak brzyzek. Nie, no, na brzyzek se można wejść z niego zjechać, bo to Pan Bóg stworzył brzyzki. Ale żeby zjechać tak ekstremalnie wysokiego, co trzeba? Po pierwsze trzeba się dobrze ubrać. Czyli trzeba mieć dobry sweder. I w takim swedrze właśnie Andrzej Wargiel tu już dzwonił do nas z Jochą. On jest rekomendowany przez Polski Związek Czpienia się po brzyskach. No i tu to kłon jest co termoaktywny, wełna, to się człowiek w nim grzeje, to zaś mu jest troszkę zimno. Bardzo rewelacyjna sprawa. Każdy himalajista musi taki mieć. Następnie ważna jest też copka. Copka, prawda, może zadanie chronienie tutaj elementów tu cajnika i usy. Copka jest bardzo ważna. Trzecim istotnym elementem jest solik. Solik zaś tu chroni te elementy gardłowe. Potem się człowiek przeziębi, no i co ci z tego K2, jak wylądujesz w Świetolu z zapaleniem, nie? Trzeba dbać o sobie. No i jak człowiek się zawinie taki solik tutaj, że jest chroniony całkowicie, musi jeszcze coś zjeść. Gadał jak z jednym z takich ekspertów, on tu chłodzi po woraktys i no potek po podcholu, no i wyszedł na gubałówkę, ale myślę, że to analogicznie, no to jest zastosowanie do K2. Wozno i dieta, czyli kromka z pasztetem. Kromka z pasztetem to jest żarcie robione niskim nakładem, a bardzo dobrą kaloryczność dostarcza człowiekowi. To jest akurat no, szczątki kromki, którą miał Andrzej Wargiel właśnie na szczycie, bo on z tego co wiemy, Jędrek, no to tam zjadł kawałeczek na samym szczycie, po czym żeby trochę se śmiałości dodać, no bo Józek wysył tu se myśli, kurwa, strach, nie? Jechać na dół. Na z takiego K2 prawdziwego podejrzewam, że może być jeszcze gorzej, nie? Myślę, że tu mi potwierdzi to. No i ta kromka z pasztetem zjedzę no, przed samym zjazdem. Ona koniecznie musi być w reklamówce, bo ona nie traci wtedy tej smaczności swojej. No ona dodaje człowiekowi siły tej jodologii, że się człowiek nie boi tam zjechać na tej motoryki. No i na koniec muszę powiedzieć, że strasznie mi ten rekord Andrzeja Wargiela siadł na ambicje. I też jak właśnie wysłał na ten glecarowski szczyt z nartami i zaraz też z niego zjadłem. Co ciekawe, jest to pierwszy letni zjazd właśnie z tego szczytu. Tak więc myślę, że też się zapiszę kansi w annałach historii. No bo jak był w Pakistanie ostatni raz, to szedł za mną Sherpa. Pierwszy mi zginął czekan. Potem mi zginęły narty, a potem się powiedział Sherpa Hansi i muszę się wracać na nogach. Tak więc do Pakistanu ja się już więcej nie wybiorę, bo po prostu tam no kradną. No i uważaj, Jędrek, jak będziesz się wracał z tamtego, żeby ci się nie zdarzyła, to jest taka przykra historia jak mi. No a poza tym, no to ci serdecznie gratuluję, zresztą mnie inną, jo, Pasiczka. Tymczasem ja zjeżdżam, myślę, że też będę w Teleekspresie. Cześć! We'll be right back.